do hymnu. Co tu jest na tym godle? Żołnierze idą. Żołnierze idą? Nie. Co to jest, Gabisie? Orzeł. Ptak. Tak? Tak. Ten ptak to jest orzeł. Tak, jest biało-czerwony. A flaga polska jak wygląda? Biało-czerwona. Idą żołnierze. Też jest biało-czerwona, tak. Idą a teraz pomóżcie mi zdjąć, tak żeby było widać tylko naszą Polskę. Gdzie jest główne miasto Polski, powiedzcie mi? Warszawa. Tu jest Warszawa, tak? I w Warszawie, słuchajcie, mieszkają najważniejsze osoby dla naszego państwa. Ci, co... Ciocia Ciocia Magdę. Kochamy Ciocię Magdę, ale ona nie jest najważniejsza dla naszego państwa. Kto jest ona tu mieszka, nasza ciocia. Tak. Ciocia Magda mieszka, ale tu mieszka też... Prezydent. Dobrze. Super. I premier. Też premier. To są dwie najważniejsze osoby w państwie. Dlaczego najważniejsze? Bo pilnują naszego państwa. I tutaj chodzi. Może przyjdziecie zobaczyć premiera i prezydenta Polski? To jest premier aktualny Polski, nazywa się pan Mateusz Morawiecki. Podoba wam się? Tak. Nie. Wyobraża się sobie. Gabusiowi tak, Aurelce tak. Nie. Dobrze. Od niego zależy dużo rzeczy, decyzji dużo ważnych w Polsce podejmuje. I uwaga, prezydent Polski. A w pałacu prezydenckim w centrum Warszawy mieszka pan prezydent. Andrzej Duda się nazywa. Andrzej Duda? Możecie pokiwać prezydentowi. Często pokazywany jest w telewizji. Okej, wracamy na miejsca. Za parę dni będzie bardzo ważne święto. 3 maja. To jest w sumie dzień, w którym świętujemy dwie rzeczy. 3 maja to jest święto Królowej Polski. Kto jest Królową Polski? Maria. Maryja jest naszą królową i ona z nieba się nami opiekuje. Ale jest to też święto Konstytucji 3 maja. Pod każdym względem jest to bardzo ważne święto dla Polski. I teraz zobaczcie, mówimy o prezydencie i premierze dlatego. Dlaczego? Dlatego, że Paweł w liście do Tymoteusza pisze coś takiego. Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Tak więc święty Paweł uczy nas, że za kogo mamy się modlić. Za królów. Tak, powiedział za królów i za wszystkich rządzących, czyli też za naszego... Prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Morawieckiego się dzisiaj pomodlimy, tak? Bo zobaczcie, w naszym życiu jest tak, że Pan Bóg nam daje zawsze kogoś do opieki. Dzieci kogo mają do opieki?
Rodziców. A rodzice mają do pomocy, do opieki żołnierzy, prawników, sędziów, jakichś nauczycieli. Jezusa! No i... Z nieba tak, zawsze, ale to chodzi o tą ziemską pomoc przez ludzi. No i oczywiście na samej górze jest też prezydent i premier, którzy mają się nami opiekować. Mają podejmować mądre decyzje, dobre decyzje. Mają podejmować decyzje z Ducha Świętego, żeby pełne były bojaźni Bożej, czyli przestrzegania Bożych praw, żeby to były prawa, które bronią słabych, niewinnych i zgodne były z Bożą wolą. Więc żeby oni tak podejmowali, to my musimy się za nich modlić. A wiecie, co się stanie, jak nie będziemy się za nich modlić i jak będą podejmować głupie decyzje? Zobaczcie. Wiecie, to się będzie działo. Jakie będą ich serduszka, jak zostaną sami? Co my tu mamy? Śmierdzą. Powąchaj, Gabuś. Powąchajcie, jakie są śmieci. O, fu, śmierdzą. Fu. I tak będzie w naszym kraju, jeżeli politycy nie będą dobrzy i uczciwi. Dlatego Kościół nasz katolicki codziennie na mszy świętej modli się. Nie, że wiemy, tak. Za prezydenta, za premiera, za wszystkich polityków. Na każdej mszy świętej jest chociaż jedno wezwanie. Teraz zobaczcie, takie przygotowaliśmy z statusiem dla was flagi z godłem i z flagą Polski, biało-czerwoną. I teraz podniesiemy te flagi i każdy w serduszku pomyśli i głośno wypowie, za co się będziemy modlili, dobrze? O jakie dary będziemy się dla naszych rządzących. Duchu Święty. Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu naszych rządzących. Prosimy Cię dla nich o czego? O co prosimy? Żeby nie zamykali kościoła. Nie zamykali kościoła. Prosimy Cię, Duchu Święty. Żeby mieli dobrą mądrość, żeby się opiekowali aniołowie. Przyjdź, Duchu Święty. Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.